Witam was tutaj, cześć, 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 zapraszam was na kolejny odcinek z Cities Skylines Industries. Witam, nie było wczoraj odcinka, znaczy ja nagrywam w poniedziałek, ale mniejsza z tym. Ponieważ nagrywam materiał polityczny, ponieważ miałem z tym problemy, ale o tym już wam nie będę tutaj mówić. No i to tak głównie o to chodziło. I tutaj trochę dobudowałem jeszcze tak między odcinkami, ale no nie miałem po prostu czasu, a poza tym też trochę czasami odpocząć też może być. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze, i tak, pierwsze zaczniemy od tego, co zbudowaliśmy. Okej, ogólnie dziękuję za nazwę koparka i ruda kopalnia Wiznosza, ale jest jeszcze tutaj nowa nasza dzielnica naftowa, ta tutaj. I na tą też bym poprosił jakąś nazwę. Ale wracając do tego, wybudowałem tu całkowicie nowy system do naszych wszystkich zbiorów, co nie? My go sobie możemy jeszcze później sobie zbudować, jak to będziemy chcieli. I wybudowałem tutaj osobny dworzec, z tym, że ten dworzec jest tak zbudowany, żeby oni od razu tu wjeżdżali i wyjeżdżali, tak żeby nie było żadnych problemów, czyli wjeżdżają i wyjeżdżają. I według mnie to w ten sposób będzie lepiej działać. Nie wiem, takie jest moje odczucie. No i to mniej więcej tutaj w miarę działa, tak. Tutaj oczywiście tunele i tego typu rzeczy. Tutaj jeszcze dobudowałem dosyć duży kawałek znaczny tego, ale sądzę, że nie powinno być z tym problemów. I ogólnie mamy bardzo dużo plonów, a mało z nich korzystamy, więc musimy trochę tym się dzisiaj zająć. I tak, pierwsze co, bo dzisiaj ogólnie tak będzie ogólny odcinek. Ogólny. Tu się nam nie zmieści, bo musimy też trochę tych dużych też gdzieś tutaj powstawiać. Sądzę, że tutaj już się stawili. To tutaj powinno nam, przynajmniej w teorii, tego się tam całkiem dobrze zadziałać. Ewentualnie tu taki mały, ale te małe akurat są bardzo, znaczy nie, jakoś mnie bardzo nie przekonują te małe do siebie. Dobra, czy ty mi tu wejdziesz? Nie. A ty mi tu wejdziesz, świetnie. Okej, ty mi tu wszedłeś, w miarę. I czy tu bym wszedł jeszcze ten giga? Nie, giga nie wejdzie, wejdziesz ty. Dobra, niech będzie. Dodałem tu parę tych naszych młynów, ale to i tak nic z naszym wielką szkółką. I tutaj nie wiem, czy to też było na odcinku, że bardzo mamy duże pastwiska. A tu jest szklany akurat. Ale ogólnie tutaj pastwiska i tego typu rzeczy. I tu chyba są światła. Tak, tu są światła. Tak, bo tutaj mogą jeszcze się mogą nie bawić ustawieniami najważniejszymi i może to tak powi co jeszcze działać. A, i tutaj sobie przygotowałem już drogę na przyszłą zbudowę. I zacznijmy sobie od naszej rudy. Słyszę te reklamy, ale już na razie nie będę z nimi tutaj nic robić. Mamy kopalnię podziemną i one nam tutaj idealnie wejdą. Tylko tak, zadechnijmy sobie. Bo my tu całkiem to ładnie i szybko wykopaliśmy. A ja nie chcę tak tego wszystkiego ładnie, szybko wykopać. Więc z takimi drobnymi odległościami będę dawać. I w końcu huta szkła. W końcu zaczynamy bawić się szkłem. Dobra. To się już kończy nasza strefa, czy co? Okej. Co? Nie. Tutaj nasz przemysł, to tutaj musi być dotąd co najmniej. Tak samo tutaj. Dobra, nie wiedziałem, tutaj jakiś błąd był. To był mój błąd. I dzisiejszy odcinek raczej nie będzie dłuższy niż taki normalny. W sensie, nie będę go przyciągać jak zazwyczaj, ponieważ dzisiaj chcę pójść spać. Akurat dzisiaj mam cel, mój sen i tym się będę chciał zająć. Okej, tutaj widzę, że jest rzeczywiście istna tragedia. Tak, musimy sobie zacząć, żeby tutaj w innym kierunku zaczęli jeździć. Z tym naszymi wszystkimi, co nie, produktami. Dobra. Tak, tutaj droga ogólnie zakręca. I tu nasza farma się będzie tam dalej jako tako jakoś iść. Nie wiem jeszcze znaczy jak. Ale tu jest dobre miejsce, żeby sobie zrobić drogę. Tak już przyszłościowo, bo póki co tutaj na razie nic nie ma, tak? Dajmy sobie tutaj... Nie. Aż takie duże nie. Tu będzie kawałek biur. Nie wiem, czemu tutaj są takie małe swoją drogą. Daj takie trochę większe. Dobra, wiem, widzę popyt, ale na razie się nie myślmy o nim, tak? I młyny. Młynów jest cały czas mniej i tym się zajmijmy. One są zupełnie po innej stronie miasta, co nie? Niż to.
Dzięki czemu oni wtedy dostają teraz swój własny dworzec towarowy. I dzisiaj też pociągami się trochę byśmy zajęli. Tutaj według mnie już od dawien dawna chciałem to zrobić, ale cały czas autobusy będą kiedyś. Tu trzeba stawić im stację. Stacja kolejowa to jest to, co oni tutaj by chcieli. Proszę bardzo. Patrzcie, jacy będą zadowoleni. Buja, buja. Tu nawet to metro będzie można podciągnąć do tej stacji nawet. No bo Bombay to jest nawet w miarę blisko, ale reszta komunikacji to aż tak blisko bardzo nie jest. Dobra, stąd, czekaj, tutaj. Stąd tu sobie to skręci i ten tu sobie będzie wjeżdżać. Póki co, bo to na razie tam nie będą z tego tak bardzo korzystać z tych drugiej części. Okej, dobra. Wyłącz mi na razie te pociągi. I tak, nasza niebieska linia póki co jest naprawdę w bardzo dobrym użytku, ale damy sobie należy tutaj odnogę, żeby tutaj skręcała. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, raczej nie, ale niech będzie. No cóż, co mi tam należy zaszkodzi, powiem tak. Metro. Kolejna stacja metra tutaj. Widzę, że to nie takie łatwe. Dobra, niech będzie tutaj, tu będzie taki bardziej przyszłościowy już ta stacja. Tak, bo tu ogólnie te stacje są dosyć blisko siebie. Ale ze względu na to, że tutaj jest ta stacja kolejowa i ona się tutaj przyda, no to po prostu dodajmy sobie to tak, żeby to miarę teraz wyglądało. Dobrze, tu jest stacja kolejowa, tu jest stacja kolejowa. Tu im też do środka gdzieś można byłoby wmontować. Tu, dla tych. Tu mają ci mieć własny autobus i właśnie ci. Tutaj mam znaczną tą ropę, póki co tam się jakoś tam wydobywa, tak? Daj mi tu mapę ropy. Tu są bardzo duże złoża. Tu są naprawdę kolosalne, jak dla mnie. Tutaj nie ma ich, co prawda. Tutaj trochę jest. I tu widzę potencjał. Dobrze. Tu jest ta droga, prawie dochodzi. Okej, ale widzę, że tu trzeba puścić tą zwykłą, tą taką. Tak, bo to nie są te rejony tej drogi. Tak, tutaj. Czekaj. Tu i tu. Dobra. Tak, bo tutaj należy ta droga sobie tak biegła, ale my ją sobie tu wyłożymy, żeby to tak aż tak bardzo nie wyglądało. Dobrze. Nasza koparka rudy osiąga poziom trzeci. Jej, 5. Piec obrotowy, fabryka elektroniki, statek górniczy. O, to jest bardzo dobre. Średnia kopalnia odkrywkowa rudy. Statki górnicze się przydają w miejscach typu tego. No i tu pewnie na tej wodzie, tam dalej, gdzie będziemy też później myśleć, niekoniecznie w danej chwili, to się też to będzie przydawać. A póki co mamy tutaj naszą rudę i nad tym myślimy, tak? Widzę, że nasza produkcja rudy nie jest najlepsza. Czekaj, pokaż mi to. Klikam rudę i... Aha, okej, zapis gry. Dawaj. Do wydobywania. Nie, na razie nie mam nic większego. O nie, jest. Jest średnia kopalnia. Dobra. To trochę by nam tutaj przyspieszyło zabawę. Ło, duże to już jest. No. To teraz będziemy mogli się zacząć bawić. Ajajajajaj, tu mi nigdzie nie wejdzie? Kurczę. My tutaj jest zakręt. Dobra, na razie tutaj sobie dajmy takich odstępach w miarę. Dobra, tu niech tutaj się to wydobywa. Czekaj, tu żeby to lepiej wyglądało. O, właśnie. Trochę tutaj jest, się nam zrobiły takie górki. Bo tu ogólnie tak nie ma z tym jakichś tam strasznych, nie wiadomo czego, ale... Można sztucznie z tym coś powalczyć, tak? Czekaj, można po prostu wziąć... O. I tak już będzie lepiej. Nie, no bez przesady. W miarę tu można o czymś pomyśleć, ale tutaj na przykład tu byśmy to sobie wyrównali. Tu tak samo. Dobra, no coś tutaj można wydobywać. O, okej. Dobra, tutaj sobie jeszcze to podnieśmy. I nasza huta produkuje szkło. Świetnie. Dajmy sobie jeszcze jedną schutę. Bo piec obrotowy, tak wiem, jest fajny. Ale jak dużo się produkuje, a póki co my aż tak bardzo dużo nie produkujemy.
tu jest to zbocze. To będzie trochę nam przeszkadzać. Czekaj, czy my tutaj nie wydobywamy jeszcze tego? Chyba nie. Pokaż mi to. A tu trochę tego jest. Dawaj to. Okej, okay. Mamy jeszcze baraki. Tak, wiem, to też się trzeba mi zająć. Ale póki co szkłem. Szkło tutaj. Nasze zapasy są na poziomie high, high, high. Bardzo dużym high. To nie jest jakaś strasznie dobra wiadomość. Jak zazwyczaj. Tu bym gdzieś stawił ten nasz duży to. Ale tak, tutaj jest trochę rudy, to nie chcę tego zostawiać. A tu są te budynki trochę źle poustawiane. Dobra, niech będzie nasz tutaj. Tak, bo tutaj jest nasz farming, dalej się będzie ciągnąć. Dobrze, pokaż. Czy to zaczęło nam tego jakkolwiek teraz dalej działać? Mąka, 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 mąka. I tutaj, nie no, cały czas jest tutaj problem, że macie za dużo tego. A dużo plonów cały czas produkujecie. A ogólnie dzielnica, nasze farming. No, okej, okay, dobra, już jest więcej mąki. Jest trochę tego więcej, ale i tak musimy tego więcej, musimy bardziej postawić na to. Dobrze, dajmy sobie tutaj więc trochę więcej tego, no właśnie, uprawy rolnej. No, nowości Lego i teraz. Na razie nie interesujmy to. Kurczę. Źle mi to się postawiło. Google Mapsy, nowości, okej, okay, pewnie ma jakieś tam zmiany. Czekaj, czekaj, czekaj. Z czemu się tutaj nie chcę postawić tak, jak ja bym to chciał? Kurde. No, tutaj to miało być od początku, tylko się nie postawiło dobrze. Chyba tutaj. I czy tutaj mamy te nasze budynki, co nie? Baraki. Czy baraki? Nie, baraki by mi tu weszły, ale tutaj bym coś wstawił. Takie dwie szkółki. Czy pole? Może pole. Jedno, chociaż nawet. Chyba niech będzie nawet jedno. Tak, widzę, że tu jest kompletny problem, jeżeli chodzi o... No, wiemy co, składowanie tego. Musimy chyba sprzedawać to. Czekaj. Z tego co pamiętam, jeżeli klikniesz na export, to się będzie eksportować. Czekaj. Jeżeli damy na pusty. I tu na pusty. Czekaj, i tu damy na pokaż co przyjedzie, to i tak oni jadą. To może to jest jakiś sposób. Czekaj, dajmy sobie na tych największych, bo tu mamy na przykład taki ten duży. I dajmy go na pusty, bo on tak będzie wiecznie pewnie tutaj stał. Załadowany. O, tutaj jest jakiś dużo. Tutaj są dużo też. Dajmy sobie na pusty. I ten na pusty. To powinno te ciężarówki teraz uruchomić. I stąd pusty. Dobra, zobaczymy. Na razie na takich paru. Zobaczmy, cokolwiek tutaj ruszy ich. Jakkolwiek. Tutaj... Ta, tutaj jest trochę więcej tej przestrzeni. I tu już pójdźmy w... Może na razie w laski. Ta. Dobra, na razie dajmy sobie tutaj jeszcze jeden staki. I stąd tu. Okej, okay, duże drzewka, duże drzewka, bardzo ładnie. I tutaj, czekaj, jaką mają wielkość te? Bo tu chcę w miarę dobrze zagospodarować to miejsce, co nie? Żeby nie było tak, żeby tutaj sobie tak nie leżało niczym w ogóle nieużywane. Dobra, dajmy nadzieję sobie na takim poziomie. I tu ta droga się póki co kończy, tak kiepsko bym powiedział. A możemy coś z tym zrobić. Możemy zrobić, żeby tutaj wjeżdżała. Dobra, niech póki co tak tutaj wjeżdża. I światła wyłączmy. Czekaj. Musimy z tego wyjść. Tutaj. Tutaj, dobra, wyłącz. Okej, okay, 14 minut odcinka. Jeszcze. Jeszcze chwilka. Tu jest właściwie dobry spocik na jakąś drogę. Taką tą wyjazdową. Możemy w sumie stąd puścić. Czekaj, zobaczmy. No zobaczymy, czy będą z tego chcieli korzystać, czy nie.
ten budynek nam tutaj wejdzie. Ok, to jest ten, żeby szybciej działały te nasze budynki wszystkie. To nam tutaj na bank nie wejdzie. Jeszcze jedna, tak, szkółka, którą sobie przebudujmy już na szklarnię, żeby tu wszystkie tak samo wyglądały. Ok, bardzo ładnie. I tu mamy naszą szkółkę. Ale możemy postawić też pastwisko. Dobra, niech będzie pastwisko póki co. A co mi tam w sumie? Dobra, widzę, że tutaj postawiliśmy to i to trochę jest... Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość. Daliśmy na pusty i nie widzę, żeby jakoś to zjeżdżało. Tak samo tutaj. Daliśmy na pusty i jest pełen. Hmm. Można eksportować, można importować. No nie wiem. No nie, nie wiem, jak się do tego odnieść, ale dobra, niech na razie to wygląda tak, jak wygląda. Tutaj, ty wody potrzebujesz, okej. Okay. No to jakoś tam będę jeszcze zrozumiem. Ale ruda tu się ogólnie powinna wydobywać, tak? Okej, okay, co do szkła jest naprawdę dobrze. Czyli możemy sobie postawić jeszcze kolejną, nawet taki budynek. Wow. Ej, on jest naprawdę duży. Czekaj, zwiększmy sobie tutaj naszą dzielnicę. Tak, wiem, że tutaj jest nasz farming póki co. Ale on tutaj jest póki co. A my musimy tutaj zacząć poważny biznes. Ja, tak i tak. Okej. Okay. To powinno nam tutaj trochę przyspieszyć. Co ja kliknąłem? Nie, budżetem się nie bawimy. I tutaj... Właśnie, możemy im jakieś przepisy tutaj nałożyć jeszcze. Tu to możemy dać BHP. Ulepszone BHP. Ulepszona logistyka to tutaj. Daj tutaj ulepszoną logistykę, bo tu się dowiem korek jest straszne i tego byśmy tu nie chcieli. Na przykład co tutaj się dzieje. Ja. To nie jest najlepsze rozwiązanie. Możemy tu przenieść te wszystkie budynki niby na drugą stronę, aby były do tej drogi. Wtedy będzie lepiej w teorii, bo będą jechać na tamtą drogę. Tak mi się wydaje. Czekaj, zobaczymy. Tak, bo teraz tutaj, znaczy tych na przykład tutaj od tego mogę przenieść. Jeżeli się w ogóle przeniesie. O, dobra. Ale poza tym to jeszcze tylko te. Tak, i to powinno trochę tutaj pomóc z tym, bo wtedy będzie to lepiej działać. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, na przykład szklarnie. Będę jechać wtedy na tą drogę mniejszą, a nie na tą, a nie tą główną kartować. Dobra, zobaczymy. Wracając do naszej ropy, chciałem ciągi się rozwiązać z nimi. Dobra, tutaj. Ty nie masz prądu. Wodę masz, ale prąd. Ci nie chcieli dać, tak? Bo ty jesteś z innej firmy. A nie dobrze. Ale ja ci podciągnę. Okej. Okay. To by brakuje już. No dobra. Brakuje ci to... Trzeba cię przenieść tak, abyś wydobywał to, bądź to. Dobra. W miarę pojmuję. Hmm. Dobrze, okej. Okay. Rozumiem. Wybórzmy ten kawałek drogi. Ciach. Gdzie on tam daleko płynie? Aż tak daleko ten ty nie chciał. Tu możesz szperać, owszem, ale nie aż tak daleko. A tutaj nie włazisz. Nie, nie ma jak. Dobra, tu wejdziesz. Co prawda z drutem się zrobi teraz problem, ale nie powinno być aż tak źle. Dobra, mamy tutaj druta. Ma jedno przestawione. Teraz jeszcze drugi. Może dajmy sobie coś odtąd. Bo tutaj. Ta. Czekaj. Okej, widzę, że wy tu nie macie prądu. Tu by się to przydało postawić. Dobra. Czy mi tutaj to jakoś ładnie wejdzie? Dobra, niech będzie na razie w ten sposób. W sumie to już jest dosyć ładnie. Dobra, stąd, tutaj i tutaj podłączenie.
Dobrze, co do prądu. Tak, teraz wy tu się odłączyliście, więc tutaj możemy to podłączyć. I teraz powinno tu się wszystko podłączać. Tak, teraz tutaj nic nie ma. To jest akurat minus. Bo tutaj całkiem ładnie to sobie już rozbudowywaliśmy. Się całkiem nieźle tutaj budowało. A tutaj złoża obok tego akurat są. To poczekaj, spróbujmy coś tutaj zrobić jeszcze. Może jakąś platformę nową byśmy tu postawili. Bo wiem, że na pewno tutaj. Chyba, że ci by to przejęli. Bo ci akurat mogliby się z tym całkiem ładnie dogadać. Tak, tutaj masz. Albo po prostu tą część miasta będziemy penetrować. Dobra, tutaj widzę, że nie dogadamy się. Dobra, niech będzie tutaj. A co mi tam? Czy tu jest jakaś ropa? No jakaś. Jakaś tam jest. Dobrze, i czy tutaj? Stąd. Czekaj, daj to. Stąd, no masz, miałbyś gdzie penetrować ropę. Okej, prąd się tu całkiem podłącza i tutaj nie będzie chyba z tym problemu jakiegoś wielkiego. Natomiast tutaj, jak już takie budynki tutaj są, to można dać składownię broni. I to jest mniejsze. Okej, widzę, że z tym jest problem. Ale ten zakład, ten, można byłoby tu spokojnie jakoś montować. Bo ten duży to naprawdę nie liczy na to akurat, bo on jest naprawdę duży. Ale coś takiego... Nie można budować na wodzie. No dobra, to tasę podłączymy. Okej, i tu sobie to podłączymy, świetnie. To się dogadaliśmy w miarę. Tylko tu jest problem z prądem, ale ten drut po prostu jest teraz już niepotrzebny. Dobra, to tutaj jest naprawdę jest tego multu. Jeśli coś, mamy tutaj jeszcze myśleć o ropie. Dobra, już skończę na razie ten temat z ropą. To tak. Bo tutaj to tak, tu na pewno będą te platformy wiertnicze będą pływać. To jest akurat pewne. Tylko póki co, my tu jeszcze wydobywamy z tego miejsca. Serio. Serio, park. Curputk. Tutaj możesz być. Ale nie w takim miejscu. To po prostu jest zły pomysł. Okej, widzę, że jesteś na fazie mostu. Szkoda. To akurat jest całkiem ładne miejsce. Szkoda. No ma. Nie tu, to możemy pójść gdzieś tutaj. Okej, było to. O, dobra. A pokaż mi, jak tutaj jest z ropą. Dobra. Ładnie, żeś się załapał. Tak samo z tego, co pamiętam, jest gdzieś tutaj. Ale stąd... Czekaj, tu. Okej, tu widzę, że można ładnie pokombinować z tym wszystkim. I tak to poustawiać, żeby tu wszędzie z tego wszystkiego było wykorzystane. No, tu widziałem, że mi to wejdzie. Świetnie. Dobra. Teraz tak, tutaj. Nie, no, tu trochę przesadziłem. Było. Jakoś nam to weszło, nie wiem jak. Okej. Niech ci będzie. Gdzie ty tam daleko się wbijesz? A, tu. Aż tak daleko? Czekaj. Możemy na razie postawić sobie tu. Albo gdzieś tam. Ale ja widziałem, że gdzieś ty tam się daleko przebijał. O, było. Gdzie to postawiło się? Fila.
What is that? Co? Taki kawał ziemi? Okej, okay, jak tam sobie życzysz. Tylko, że tu mamy jeszcze materiał. Okej, okay, dobra, na nim. Teraz sobie przesuniemy i tu stąd będziemy wydobywać. Ewentualnie można po prostu postawić sobie stąd. Tylko, że tu już nie ma strefy. To jest jedyny minus. Tak, tu mi się zapała przed chwilą. Czekaj. Tutaj, ale powiększmy sobie dzielnicę. Oj, to dzisiaj to jest taki ropowy. Tak, tutaj mamy ropę. I daj mi tu jeszcze ten postaw. Nie, no to nie. Dobra, to bez przesady. Tu się to skończy, ta imprezka. I tak. Tu się podłączymy. Tu będzie proste podłączenie. Tak samo stąd tutaj. Poza tym nie powinno być jakichś większych problemów. Nema, ty masz tu jeszcze problem jakiś. Stąd, tutaj, tutaj. I to wybierz. Dobra, ale poza tym to chyba nie ma jakichś specjalnych. Tak. Dobra, widzę, że ta platforma wyrytnicza ma już problem. Okej. Okay. Gdzie ty więc nie wydobyłeś jeszcze naszych wspaniałych surowców? Czarnego złota. Dobra, przejdziesz na inną spółkę, ale niech ci będzie. Okej, okay. Wody. Tak, wiem, zaraz wam tutaj podciągamy te wszystkie nasze najważniejsze surowce, jak woda czy prąd. Dobra, tutaj woda. Tutaj podciągnięte. I tutaj. To powinno być zaspokoić już wszystko. Dobra, wspaniale. Cenego to. Nie, czy to jest to? Nie. To jest to. Jest naprawdę jeszcze daleko. To jest już naprawdę kawałek ziemi. Żeby stąd tutaj. I tu może te nasze helikoptery w końcu by zaczęły działać, ale nie wiem. Dobrze, na razie nie będę tutaj rzucać słów na wiatr. Ale ponieważ mamy tutaj tak dużo wolnego miejsca teraz, my tu możemy sobie, wiem, że to jest mieszkania i te inne, ale o ich się wyciszy. I tu nasz... albo... może i racja. Postawmy sobie tutaj nasze zbiorniki. Gdzieś tu mi weszł przed chwilą. Dobra, tutaj nie chcecie. O, było. Macie zbiorniki raz. I tu zbiorniki dwa. I skrzyżowania powyłączmy. Bo tutaj pamiętam, zrobiliśmy tu skrzyżowanie światła. I tu skrzyżowanie. Poza tym chyba nigdzie nie było jakieś specjalne. A, tutaj jest skrzyżowanie. Nie, to tutaj też nie ma. Dobrze, to tak, to powinno całkiem w miarę tutaj teraz wyrabiać. Jedyne, no co tu bym chciał wstawić, to kolejny plastik. Właśnie, bo to jest na granicy. Aha, dobra, nie, tutaj po tej stronie to już jest ta, to. Dobra, to tu jest z prądem, to jest chyba niepotrzebne teraz, tak. Już się teraz tego tak dużo nabudowało, że nawet to jest niepotrzebne. A, buja, no zobacz na to. I to. Okej, okay, dobra, nawet całkiem nieźle. Ale plastik bym tutaj chciał. Dobra, jeżeli tutaj nawet nie wejdzie, to tutaj by wszedł. Wiem, zastanawiam się, bo mamy już możliwość budowania rafinerii. To jest czarne złoto. To jest akurat, to jest bilet w jedną stronę do raju. Się nad tym zastanawiam. No, okej, okay, tu jest handel, dobra, to handel nie będzie mi tu wrzeszczeć na to. W miarę. Oni tu zaraz dostaną. Wiecie co, to jest handlowy pomysł, tak. Pójdźmy sobie w to. Właśnie, bo tutaj ogólnie nie chciałem sobie tego łączyć, co nie tych dwóch dzielnic, ale widzę, że chyba na razie podłączmy to na zasadzie testu. Zobaczymy, czy oni będą z tego dobrze korzystać, czy źle. Jak źle, to cofniemy to, tak? I nie będzie tego, ale...
Sądzę, że będzie więcej korzyści, jak to będzie podłączone ze sobą, niż tak jak to jest teraz. Dobra. To tak. Stąd zrobimy sobie tutaj drogę w górę. Czekaj, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, jak tam jest czasem? 30 minut. A mówiłem, że nie będziemy przedłużać. Hehehe. A wizonarz nie będzie przedłużać odcinka z Industries? Coś nie tak. No właśnie, coś nie tak. Ja po prostu nie jestem w stanie się oprzeć. Także. Dobra, stąd. Będzie jechać G. Okay, daj mi tu G. Dobrze. Czyli dotąd max. No i tak jest całkiem nieźle. Tu trzeba będzie poprawić tą drogę. Dobra, ale to chyba nie jest jakiś tam straszny duży problem z tym, co się daje. Tu musi zjechać na dół. A nawet jeszcze tutaj mostek by się udało zrobić. Fajnie by było. Dobra, niech ci będzie nawet. A, tu masz podłączenie i tu ta droga się niech łączy. Dobra. To jest dobre. I stąd to sobie na razie wyburzymy. Ciach. Tak, tak, wiem, że to wyburzyłem. Za chwilę wróci to. Spokojnie. Nie bój się, nie bój się. Dobra, macie to. Ale wiem, to odłączyliśmy i to też przewidzieliśmy. Stąd tu będzie zjazd, tu. Może nie gądzę na tą bezludną wyspę, która tutaj jest na dole. Ale tutaj w miarę tak jak to było, będzie. Czekaj, stąd wybórz. I tu będzie na razie taki przejazd. Czekaj. O. I tutaj. No, taki, żeby to w miarę jako tako wyglądało. Dobrze, sądzę, że będziecie normalnie korzystać z tej drogi, a nie do jakichś, nie wiadomo, jakichś ciężkich transportów. Ale czemu to tutaj postawiłem? Ano, bo ponieważ teraz stawiamy fabrykę, mamy trochę forsy. Papiernia, nie. No, fabryka żywności, fabryka trampek, fabryka domów modułowych, tak wiem, rafineria, kurczę, jeszcze nas nie spać. Ojejku. Ojejku. Ojojoj, to jest duże. To jest naprawdę duże. Ale to jest naprawdę duże forsa. Dobrze, po pierwsze zajmijmy się tym. Tak, że to będzie na tamtą stronę. O tak. Coś w tym jest. Skład też możemy tutaj przenieść. Dobra. I tutaj już nie powinniśmy mieć takich problemów. Dobra, brak funduszy. Weźmy sobie największy kredyt, jaki istnieje. Zobaczymy, czy to mi pomoże cokolwiek. Weź, 200 tysięcy. Nie, no to powinno już pomóc. Dobra, jesteśmy w domu. Budujemy rafinerię. Dobrze, nafta, plastik, metale. Co? Metale? Tego nie było w umowie. Dobra, ale tutaj akurat zaczęliśmy teraz budować nową sekcję metali, więc nie jest źle. Jedyne co trzeba, to będzie tutaj trochę rozszerzyć te metale. I będzie cacy. Dajmy tutaj jakąś taką metodę. O, ciach. Wyłączmy tutaj skrzyżowania. Może zaraz się będą czepiać. Skrzyżowania. Wyłącz. Dobra. I tutaj ruda. Dajmy sobie kolejny ten. Zbyt ale w tym. Okej, dobra, rzeczywiście. Jest trochę systemem. Dobra. Tutaj. Dobrze. Teraz się już postawić. Świetnie. I tutaj tak, okej, okay, dobra, tu jest dobrze. I stąd dajmy sobie, mamy tą wodną, ale na razie wodną nie będziemy myśleć. Duża kopalnia. Czy to jest średnia, okej, okay, to na razie pójdźmy w tą średnią kolejną. Gdzieś tutaj. No i tutaj póki co. No i tutaj będziemy sobie kolejne metale robić. Bo akurat nad tym musimy
trochę pomyśleć, żeby tutaj się dobudowało. Dobrze, no i będziemy kończyć nasz odcinek. Na razie jest problem z metalami oczywiście, no bo metali mamy mniej. Aby nie było, bo to jest w ogóle na drugim końcu świata, z metalami problemu, damy sobie tutaj skład, duży skład, na metale. Metale, dobra, wspaniale. I to nam powinno trochę pomóc. Dobrze, i tak, zerknijmy sobie, jak ty się masz. Z tego, co mi się wydaje, to jak cię weźmiemy na 150, to ty naprawdę nam tutaj nie zwadujesz, a będziesz przynosić ładne zyski. Dalej, kolejne fabryki, bo ogólnie fabryk mamy mało. Dobrze, tu możemy to przyspieszyć. Produkcję do 120. Tak. No, nie będzie 421. Fabryka wyrobów plastikowych. To powinno być gdzie indziej, a na razie nie będziemy przyspieszać, bo postawiliśmy tam nowe. Dobra, to niech będzie. Przetwórnia i zabawki też w miarę idą. Co tego tutaj trochę tuneli zamontowałem jeszcze pod spodem, ale to już mniejsze o to. Dobrze, widzę, że tu całkiem dobrze z tego korzystają. Jak tam nasza... nie o to mi chodziło. Plony. Źle. Mąka i... No, mąki więcej. Na jedno wychodzi, jeszcze więcej mąki. Mąka i jeszcze raz mąka. Nie, dobra, skończmy ten odcinek, tak, bo to już jest koniec. Skończmy ten odcinek w dobrym cyklu. Tu sobie powiększmy trochę tego jeszcze, dobra. Taki mały kawałek. Tutaj droga będzie głównie oczywiście dla naszego rudy. Ale tutaj później będzie oczywiście farming. Bo pozostanie pewnie. Tak mi się wydaje. Natomiast daj mi tutaj tą naszą wspaniałą drogę. I to. Niech tu się pobudują kolejne na pszenicę. Zobaczymy, czy to będzie wszystko tak samo tutaj jęczeć, że źle. Zobaczymy. Wiem, dużo tego teraz naprawdę postawiłem, ale jestem po prostu ciekawy i zobaczymy, tak? Dobrze. Kliknij. Zobaczmy, jak tam ruch. Okej, nawet tutaj ludzie jeszcze chodzą. Tak, wiem, właśnie. Okej, jak tam tutaj ludzie korzystają? Okej, z metra tutaj całkiem nieźle. No tak, bo z metra to do pociągu pewnie jakiś skrót teraz tutaj stworzyłem. Pewnie o to chodzi. Oczywiście z pocztą jest problem w przemyśle, bo tu są na przykład drogi jednokierunkowe. Dobra, dajmy sobie tutaj taki urząd pocztowy. No a tutaj... Okej, kolejny ma problem z surowcami. No tak. Jakbym się tego nie spodziewał. O, czekaj, tutaj możemy teraz pójść. A nie, bo my tutaj teraz kręciliśmy. Kurczę. Tak, bo tu jest trochę tego surowca. Ale tutaj teraz tą drogę wybudowaliśmy. Zobaczymy, czy teraz by mi się to udało. A nie, czekaj, to jest inne miejsce, kurde. Ale tu... Tu by wejdź, tu wejdzie. Świetnie. Tu wejdzie. Jedyny jaki jest problem to, że ta droga tutaj teraz nie wejdzie. Dobra. No, ta wyspa na razie jest sama sobie pozostawiona, chwilowo. Dajemy im tutaj dojazd. Już niech będzie. A tu widzę, że oni, zobaczcie, korzystają z tej drogi, ale nie jest aż tak źle. Bo się zastanawiałem, czy nie będzie tak jak zazwyczaj to jest. Ale jest całkiem nieźle. Jedyne, co możemy tutaj zmienić... bo oni omijają jeszcze przy okazji bilety. A, dlatego mi się tak bardzo podoba. Dobra, kończymy już, kończymy. Bo w końcu wyjdzie tak jak zazwyczaj to jest. Nie. W dwóch kierunkach. Biletu wy tu się nie uszczygniecie. Macie. Jest skrót, ale skrót będzie kosztować. Dobra, tutaj macie dojazd. Tu nam się zwęzi później droga, tak? Ale mniejsza z tym. I tu macie opłaty na maksa. Tutaj nie było aż tak źle chyba, z tego co pamiętam. Tak. Ale tu macie na full.
i wy, żebyście tutaj nie byli poszkodowani, wy normalnie wyślecie. Tak, tak, bo to będzie... Tutaj ci mają teraz lepiej, ale... Proszę bardzo. Chcecie, to korzystajcie z tego. Tylko, że teraz tutaj nie jest aż tak przyjemnie z tego nie korzystać. Dobrze, ropa. Produkujemy na całkiem ładną sumę beczek. Tutaj też nie jest źle. Ważne, że są zyski. Tu są zyski, tu też są ładne zyski. Czy nasza rafineria działa? Nie, na razie nie. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostać łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Nie ma dzisiaj łapek ani takich rzeczy. Najwięcej z farm oczywiście zaczynamy. Chyba, że z lasów. Nie, z lasów. A właśnie, zapomniałem powiedzieć na samym początku odcinka. Wbiliśmy kolejny poziom tutaj. I możemy kupić kolejny kawałek ziemi. A kolejny kawałek ziemi mieliśmy kupić tutaj dla lasu. Chyba kupmy. W kolejnym odcinku się zajmiemy tym lasem. To jest pewne. Bo tu po prostu był problem z lasem. I teraz tu sobie zbudujemy las, a tu jest wielka farma. Dobrze. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Już kończymy 41 minut. Kurcz. Cześć!